że kandydatura pana Bosaka na prezydenta miała osłabić narodowców. No przeciwnie, przeciwnie. Kandydatura pana Bosaka raczej, pan Bosak się bardzo ładnie zaprezentował w czasie tej kampanii wyborczej. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Tomasz Bancer. Czy szanowny pan Stanisław zamierzał lub zamierza napisać powieść? Jeśli nie, to szczerze zachęcam. No, proszę się nie gniewać, ale ja nie skorzystam z pańskiej zachęty, bo ja nie mam takiego talentu literackiego w tym kierunku, do beletrystyki. Także nawet nie próbuję, bo to by była grafomaństwo. Po co na starość się błaźnić? No to po co? Są ludzie, którzy tam lepiej sobie z tym radzą, także niech oni. Pan Dejmonek 81, wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Serwus, panie Stanisławie. Po tej audycji, to jest dotyczącej żołnierzy wyklętych, aż prosi się o pytanie dodatkowe. Skoro mówi pan, że do roku 56 żydowski stalinizm trzymał łapę nad Polakami, to czy zmiany Moczara i Gomułki były na korzyść? Jak to rozumieć? Pozdrawiam z Wrocławia. O Gomułce bym chętnie powiedział. Gomułka położył kres terrorowi. To znaczy on tam w pewnych granicach był i potem, ale nie było już takiego jak w czasach tych stalinowskich. Tego już nie było. Rozładował więzienia. Pozwolił na likwidację kołchozów i już nie naciskał na to, żeby kołchozy tu odtwarzać. Więc zrobił dużo rzeczy. No i potem tam wojował z Kościołem, ale w 56 roku to nie wojował. Przecież Władysław Bieńkowski i Zenon Kliszko pojechali na polecenie Gomułki do Komańczy, żeby tam prymasa Wyszyńskiego, który tam był internowany, przywieźć do Warszawy, żeby z taką prośbą, żeby objął swoje obowiązki i, że tak powiem, wsparł tutaj rząd. I to prymas Wyszyński zrobił. Przecież prymas Wyszyński w 56 roku, czy w 7, już nie pamiętam, jak te wybory były, to prymas osobiście wzywał, żeby iść do wyborów i głosować bez skreśleń na listę Frontu Jedności Narodu. Także rzeczywiście prymas Wyszyński wsparł Gomułkę. On był rzeczywiście wybitnym przywódcą narodu polskiego. Szkoda, że teraz naród polski takich przywódców nie ma. I wiedział, że to, co Gomułka w tym czasie robił. Potem się tam ścinali, potem była wojna o milenium, przecież walka z Kościołem była. Prymas Wyszyński dowcipnie tam Gomułkę ośmieszył, bo milicja uganiała się po całej Polsce za pustymi ramami obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. No po prostu, jak się dzisiaj o tym mówi, to ludzie nie chcą wierzyć, a to tak było właśnie. To bardzo dowcipny sposób Gomułkę ośmieszył. Natomiast jeśli chodzi o Moczara, to jest zupełnie inna sytuacja. Otóż Moczar takich tego typu zasług nie miał. W poprzednim tym okresie stalinowskim był stalinowcem. Tyle tylko, że tam się ci stalinowcy trochę różnili między innymi, znaczy tym, że jedni byli tak zwanymi krajowcami, a drudzy byli takimi przybyszami z Moskwy. I Moczar należał do krajowców. I on był prawdziwym komunistą. I po 56 roku komunizm zaczął zdradzać objawy uwiądu starczego, co takich komunistów jak Moczar trochę martwiło. I Moczar doszedł do wniosku, że dobrze by było w takim razie ten więdnący komunizm zaszczepić na ciągle żywym pniu nacjonalistycznym.
No, ale to trzeba było pewne gesty zrobić i Moczar taki gest zrobił. Mianowicie, bo on jako minister spraw wewnętrznych pozwolił, bo AK-owcy byli wypuszczeni z więzień, ale nie wolno im było nawet jęknąć. I Moczar im pozwolił jęknąć, to znaczy tam, żeby sobie spotkania urządzali takie kombatanckie, o takie różne rzeczy. I oni, mimo że wiedzieli, że to zbrodniarz i tak dalej, to byli mu autentycznie za to wdzięczni. I w ten sposób narodziła się taka grupa tak zwanych partyzantów. Tak zwanych partyzantów. W związku z tym odżył konflikt w latach 60. odżył konflikt między dwiema frakcjami partyjnymi, chamami i Żydami. Partyzanci to chamy. No i w 68 roku chamy się odegrały na Żydach. Ale to tylko, nie wiem, czy to uważać za zasługę Moczara. No w każdym razie z całą pewnością jego dzieło, jego sprężyna tutaj była. Znaczy, o ile Gomułka ma większe takie tutaj zasługi położył, to Moczar właściwie nie wiem, czy to można uznać za zasługę. Pan Peter S. Szanowny panie redaktorze, dlaczego Adam Michnik ujawnił taśmy Rywina? Przecież obydwaj mają pierwszorzędne korzenie i w dodatku rzucił cień na SLD. To się trochę nie zgadza z pańską teorią spiskową. Pozdrawiam serdecznie. Jak to się nie zgadza, kiedy się zgadza? Otóż moim zdaniem kiedy Michnik ujawnił te taśmy? Pół roku po tym, jak je nagrał. Dlaczego pół roku? On tam plótł duby smalone, że on śledztwo dziennikarskie prowadził. Nie prowadził żadnego dziennikarskiego śledztwa, między bajki to wkładam. Natomiast liczył na to, że dzięki temu nagraniu będzie mógł szantażować Leszka Millera i że coś tam Leszek Miller mu w zamian załatwił. A kiedy się zorientował, że Leszek Miller go wydymał, no to nagle rozdarł szaty w grudniu, a nagranie było w lipcu. W grudniu i tego, aj waj, gewałt, propozycja korupcyjna i tak dalej. Więc to się nie kłóci się z teorią spiskową. Przeciwnie, no, na gruncie tej teorii. Rywin przyszedł do Michnika jak swój do swego po swoje. Tylko Michnik, jak mówię, chciał szantażować Leszka Millera. A Miller się nie dał szantażować, no i w związku z tym wyszła taka historia. Pan Tomasz Problem. Szczęść Boże, panie Stanisławie. Konfederacja, jak wiadomo, jest synergią Ruchu Narodowego i partii Korwin. Nie liczę tutaj mniejszych środowisk, jak na przykład Grzegorz Braun, które w wielu sprawach mają różne stanowiska i zdania. Tak samo kandydatura Krzysztofa Bosaka na prezydenta, która miała według mnie za zadanie osłabić narodowców. Chodzi mi o to, że to korwiniści namaścili swoimi głosami Bosaka w prawyborach. Czy te rozbieżności pana zdaniem w dalszej konsekwencji doprowadzą do sporów wewnątrz koalicji, a co za tym idzie jej rozpad? No ja nie wiem, dlaczego pan uważa, że kandydatura pana Bosaka na prezydenta miała osłabić narodowców. No przeciwnie, przeciwnie. Kandydatura pana Bosaka raczej, pan Bosak się bardzo ładnie zaprezentował w czasie tej kampanii wyborczej, więc to z całą pewnością działało na korzyść narodowców. Nawet w ocenie ludzi, którzy w ogóle przedtem albo o narodowcach nic nie słyszeli, a jeśli słyszeli, to tam od Gazety Wyborczej, że to są faszyści i tak dalej. Nagle zobaczyli pana Bosaka, który mówi normalnie, w sposób dla każdego zrozumiały. Co więcej, w swoim przekazie różni się in plus od tych innych tam mężyków stanu. W związku z tym to raczej działało na korzyść narodowców, moim zdaniem. A dlaczego korwiniści? No, ja uważam, że to było słuszne. Nie ze względów takich jakichś głęboko ideowych, tylko z prostego powodu. No, być może, że Janusz Korwin-Mikke chciał tutaj się wystawić na kandydata. Moim zdaniem to był błąd. Ja to zresztą mówiłem,
że trzeba wystawić kandydata młodego. Młodego, który pokaże się od najlepszej strony i pokaże, że to w tym kierunku politycznym jest przyszłość. Ten kierunek polityczny ma przyszłość. Proszę, ma takich polityków właśnie. Uważam, ja byłem bardzo zadowolony z wystawienia kandydatury pana Bosaka, który zresztą całkowicie temu zadaniu sprostał w moim przekonaniu. Natomiast jeśli chodzi o synergię, no rzeczywiście są różnice, ale tego nikt nie ukrywa. Jak, na czym polega formuła konfederacji? Konfederacja to jest związek suwerennych podmiotów. Konfederacja tak się nazywa i taką jest. Moim zdaniem ja w konfederacji widzę spełnienie takiego mojego pozycji, nie tylko mojego, bo i Korwina też. Przypomnę, że w takiej przedmowie do programu UPR-u myśmy tam zapisali, że to powinna być Unia Polityki Realnej, powinna być pepinierą takich różnych środowisk politycznych. I w 1990 roku zorganizowaliśmy taki Kongres Prawicy Polskiej w sali kongresowej Pałacu Kultury imienia Józefa Stalina. Chodziło o to, i tam zaprosiliśmy właśnie narodowców, chodziło o to, żeby narodowców odciągnąć od socjalizmu. Dobrze, proszę bardzo, to ideologia nacjonalistyczna jak najbardziej, ale bez socjalizmu. Tylko na gruncie takiego wolnościowego poglądu na gospodarkę. To się częściowo udało, częściowo nie, ale teraz w postaci Konfederacji ja w każdym razie chciałbym widzieć materializację tamtego pomysłu. I dlatego kibicuję Konfederacji. Pan Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Drogi mistrzu Stanisławie, jakie jest pańskie zdanie na temat pałacu onegdaj podarowanego miastu Warszawie przez wąsatego wujka Józia? Czy ten ciągle żywy pomnik epoki słusznie minionej powinien według pana zniknąć z krajobrazu stolicy naszego nieszczęsnego kraju? Jeśli tak, to co powinno wypełnić miejską przestrzeń po ostatecznym wwiezieniu jego gruzów na śmietnik historii? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie. Ja nie wiem, ja nie mam oczywiście żadnej sympatii do Pałacu Kultury, bo to rozumiem, że pan ma co na myśli. Nawet podzielam pogląd, że to jest taki sen pijanego cukiernika. Ale no już od 1955 roku ta budowla istnieje i kojarzy się z Warszawą. Moim zdaniem ja bym był przeciwny wyburzaniu Pałacu Kultury i Nauki, dlatego że to jest no, kawał historii. Znaczy, Polska była wtedy, że tak powiem, okupowana przez Stalina, jak to pisze Maurycy Mochnacki jeszcze wcześniej, że Moskale zawsze mają, jak gdzieś wkroczą do jakiejś stolicy, to mają takie pragnienie, żeby ją po swojemu przyozdabiać. No to właśnie tak. Ale to historia kraju, historia narodu jest niepodzielna. Moim zdaniem nie trzeba. Pan Tat Matkat. Szanowny panie Stanisławie, czy uważa pan powstanie internetu jest pozytywne czy negatywne w skutkach dla ogółu ludzkości? Czy zgadza się pan z stwierdzeniem, że internet jest katalizatorem wojny kulturowej? No jest, on w każdym razie ułatwia jej prowadzenie, ale też ułatwia sprzeciwianie się tej wojnie kulturowej, bo wojna to jest, muszą być przynajmniej dwie strony wojujące. I internet służy zarówno jednej, jak i drugiej stronie. No proszę sobie wyobrazić, że nie byłoby internetu i mielibyśmy tylko rządową telewizję i gazetę wyborczą. No, taki rodzaj trybuny ludu z czasów komunistycznych. No tragedia. Tymczasem mamy tutaj pluralizm. Rzeczywiście niektórzy mają mniejszą siłę przebicia od tamtych, ale też mają. Też mają i każdy nosi buławę marszałkowską w torniszcze.
W związku z tym niech rozkwita 100 kwiatów. Ja pozytywnie oceniam internet. Jeszcze w dodatku, tym bardziej, że dzięki internetowi każdy może mieć dostęp do biblioteki. No, nie w pełnym zakresie, ale w ograniczonym. Niemniej jednak bez wychodzenia z domu. To jest ogromna korzyść. Ogromna korzyść, no nie mówiąc już o łączności przez pocztę elektroniczną. Moim zdaniem więcej jest plusów dodatnich niż ujemnych. Nawet, no to, że tam postępactwo korzysta z internetu, no to korzysta, to, ale to my też korzystamy. W związku z tym nie ma co tam rozdzierać szat. I pan Baltus. Szanowny panie Stanisławie, skoro Angela Merkel to złota pani, to czemu Donald Tusk nie jest analogicznie zwany złotym synem? No, można by go tak nazywać, to by wzbudzało rozmaite, być może wzbudzałoby rozmaite polemiki, czy Donald Tusk jest złotym synem, czy też jakimś innym. Moim zdaniem czemu nie? I tym optymistycznym akcentem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.